Natomiast nie czekając na decyzję pani marszałek, ja podjęłam już działania mające na celu poprawę sytuacji par niepłodnych w Polsce. Tak jak mówiłam, 14 czerwca organizuję zespół ekspertów pracujących nad reformą służby zdrowia w Polsce. Wprawdzie zespół ten miał rozpocząć działania swoje dopiero pod koniec wakacji, czyli gdzieś pod koniec września, ale w obecnej sytuacji uznałam, że część zespołu już pracuje nad strategią leczenia niepłodności w Polsce. Niepłodności, która została uznana przez WHO jako choroba cywilizacyjna. Chcę powiedzieć, że in vitro stosuje się w Polsce maksimum w przypadku 2% par niepłodnych. Czyli powtarzam, in vitro stosujemy maksymalnie w przypadku 2% niepłodnych par. Natomiast w Polsce dyskusja na temat leczenia niepłodności została sprowadzona do polityczno-światopoglądowego sporu na temat in vitro. PiS, wiadomo, chce karać więzieniem, Solidarna Polska zakazuje mrożenia zarodków, zgadzając się jednocześnie na ich fizyczne unicestwianie. PSL ignoruje sprawę, umywa ręce, nie zauważa problemu, a Platforma kokietuje lepszym jutrem, mówi, że już jutro podejmie decyzję odnośnie swoich dwóch ustaw, które są ustawami widmo i chowa głowę w piasek. Notabene ustawa pani Kidawy-Błońskiej jest zbieżna z ustawą ruchu Palikota. Ja mam wrażenie, że części polityków zależy tylko i wyłącznie na rozkłosowaniu się dźwiękiem własnego głosu. Więc jeśli moje przypuszczenia są słuszne, to ja bardzo proszę, aby obszarem służby zdrowia zajmowali się profesjonaliści. My, mówię o ludziach znających służbę zdrowia, przede wszystkim kierujemy się zasadą primum non nocere, przede wszystkim nie szkodzić. Natomiast upolitycznienie służby zdrowia powoduje, że szkodzi się pacjentom. Czym będziemy się zajmować w naszej ustawie? Będą dwa obszary, obszar stricte medyczny i obszar niemedyczny. W obszarze medycznym zajmiemy się standaryzacją leczenia, diagnozowania i leczenia niepłodności, czyli w przypadku par niepłodnych, czyli jest to około 98% par, które pozostają odnośnie innego leczenia. Tak jak mówiłam, 2% to jest in vitro, a 98% to są pary, którymi możemy pomóc w inny sposób. Także standaryzacja leczenia, czyli dokładna diagnostyka przyczyny niepłodności i w zależności od tego, jaka jest przyczyna, stosujemy leczenie, czy to jest suplementacja hormonalna, czy to jest stymulacja jajeczkowania, udrożnienie jajowodów, zabiegi operacyjne przy endometriozie czy przy mięśniakach, ale równocześnie leczymy i diagnozujemy partnera. Czyli pierwszą rzeczą jest standaryzacja i ograniczenie metody in vitro do koniecznych wskazań, tam gdzie nie ma innej alternatywy leczenia procesu niepłodności. Drugą rzeczą jest nadzór nad klinikami leczenia niepłodności. Ale wracając jeszcze do leczenia niepłodności, chciałabym zwrócić się tutaj do pana doktora Piechy. Panie doktorze, forowana przez pana naprotechnologia nie jest alternatywą dla in vitro. Jako mój młodszy kolega wie pan tak samo dobrze jak ja, że w pewnych przypadkach dla in vitro nie ma alternatywy. To jest te 2% par niepłodnych. I niedopuszczenie metody leczenia w postaci in vitro podważa pana autorytet jako lekarza. Ja rozumiem, że po wielu latach dokonywania aborcji przeszedł pan przemianę duchową, tylko nie rozumiem, dlaczego ofiarami pańskiej pokuty mają być lekarze i niepłodne pary. Wracając do meritum. Następną rzeczą to jest nadzór nad klinikami leczenia niepłodności. Kliniki powinny być licencjonowane, tak jak jest w naszej ustawie. W tej chwili kliniki leczenia niepłodności jest to jedyna działalność gospodarcza w Polsce, która nie podlega żadnemu nadzorowi. Podsumuję na koniec. Chcemy stworzyć program, strategię leczenia niepłodności. Będzie to część grupy zajmująca się programem reformy służby zdrowia w Polsce. Ponieważ jest to wielopłaszczyznowe zagadnienie, także na pewno będziemy państwa informowali
o naszych postępach, naszych prac. Dziękuję bardzo. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, bardzo proszę. Jeśli nie, będę się kontaktowała sama. Dziękuję. Pani poseł, dzisiaj na konferencji prasowej w Centrum Prasowym Parlamentu powiedziała Pani o ustawie in vitro. Czym różni się ona od ustawy Platformy Obywatelskiej? Platforma Obywatelska zgłasza dwie ustawy widma. Ustawę pani Kidawy-Błońskiej i pana Gowina. Tak de facto żadnej z tych ustaw jeszcze nie ma w lasce marszałkowskiej. Natomiast z tego, co się orientuję, nasza ustawa jest zbieżna z ustawą pani Kidawy-Błońskiej. I nie rozumiem, dlaczego Platforma przez kilka miesięcy blokuje naszą ustawę, która w zasadzie wprowadza trzy dyrektywy unijne do polskiego porządku prawnego. Czyli my zajmujemy się standaryzacją leczenia niepłodności w Polsce. Z tego, co wiem, to ustawa pana Gowina stwierdza, że do próby zapłodnienia można użyć wyłącznie jednego zarodka. Ustawa pani Kidawy-Błońskiej mówi o wielu zarodkach. A o czym mówi wasza ustawa? Nasza ustawa jest ustawą, która standaryzuje procesy leczenia. My akceptujemy zamrażanie zarodków, ponieważ ja jestem lekarzem, ginekologiem, położnikiem i ten proces jest mi szczególnie bliski. Żeby kobieta była zapłodniona i rzeczywiście ciąża rozwijała się w sposób prawidłowy, musi być użyte kilka zarodków, bo nie każdy zarodek ma taką samą zdolność rozwoju. Natomiast kobieta do procedury in vitro jest stymulowana olbrzymią ilością hormonów. To nie jest obojętne dla jej zdrowia. W związku z czym, biorąc pod uwagę zdrowie kobiety, jej bezpieczeństwo, rzeczywiście to, żeby się ta procedura udała, jest bardzo istotne, żeby było kilka zarodków i żeby były wszczepione do macicy te zarodki, które rokują prawidłowy rozwój. Normalnie u każdej kobiety, poza metodą in vitro, nie wszystkie zarodki mają zdolność prawidłowego rozwoju. A naprotechnologia? Wie pan, naprotechnologia to jest metoda, którą w zasadzie żadna dziedzina medycyny, szczególnie ginekologii, nie traktuje poważnie. Jeżeli państwo, pan głównie doktor Piecha, który jest takim osobą forującą tą naprotechnologię, nie wiem, dlaczego on chce zastąpić in vitro naprotechnologią. Jednym z elementów naprotechnologii jest obserwacja śluzu szyjkowego. Jest to metoda wymyślona w 1953 roku przez australijskie małżeństwo Billingsów i oni tą metodę stosowali w zasadzie po to, bo nie było wtedy innych metod obserwacji jajeczkowania. Była to jedna z metod obserwacji, kiedy jest jajeczkowanie. Ale tej metody nie można zastosować w przypadku, kiedy jedyną metodą leczenia jest in vitro. No właśnie, na czym polega ta naprotechnologia, bo tak się mówi, naprotechnologia, in vitro. Na czym to polega? Głównie to jest obserwacja śluzu szyjkowego. I z tego, co wiem, przy parafiach powstają takie... Parafie zaczynają się interesować leczeniem niepłodności. Dla mnie to już jest kuriozum same w sobie, ale z tego, co wiem od pacjentek, z którymi miałam kontakt, więc one zapisują gęstość śluzu, pozycje, w jakie współżyją, a potem przy parafii instruktor omawia z nimi nie wiem co. Bo przecież w współczesnym świecie nie ma żadnego problemu, żebyśmy ocenili, kiedy jest jajeczkowanie, bo ultrasonografią dopochwową my to jajeczkowanie oceniamy, wiemy, kiedy doszło do pęknięcia pęcherzyka grafa. Także ja nie rozumiem metod stosowania, z jakich cały świat już się dawno wycofał i dlaczego akurat naprotechnologia ma być takim clue rozwiązania problemów płodnościowych w Polsce. No niektórzy twierdzą, że to niszczenie zarodków, bo to później podobno, ja się nie znam, ale podobno później te zbędne zarodki są niszczone, że to narusza godność człowieka, bo to są już ludzie mimo wszystko. Proszę pana, to nikt nie niszczy zarodków. Zarodki są zamrożone w ciekłym azocie i część zarodków nawet poza ciekłym, po zamrożeniem obumiera normalnie w trakcie normalnej ciąży. Ja wielokrotnie mam pacjentki, gdzie mam puste jajo płodowe. Jest komórka, nie ma zarodka. Nie ma. Ten zarodek się nie rozwijał prawidłowo i obumarł. I tak się dzieje do drugiego tygodnia ciąży w 70% ciąż. Kobieta czasem nawet nie wie, że była w ciąży. Mówi, spóźniła mi się miesiączka.
do trzeciego miesiąca, tak obumiera prawie 40% ciąg. Nie rozwijają się prawidłowo. I czy obumierają normalnie w organizmie kobiety, czy obumierają w szkle, to jest ten sam mechanizm. Nikt nie niszczy zarodków. Naszą ustawą my chcemy rzeczywiście nadzorować, w jakich warunkach są przechowywane zarodki, ile tych zarodków jest, jaki jest los tych zarodków. My chcemy naprawdę zaopiekować się tymi zarodkami, bo do tej pory w Polsce nikt tego nie robi. Nasza ustawa wprowadza to wszystko. Ale patrząc na naszą rzeczywistość medyczną, kiedy, nie wiem, brakuje gipsu w szpitalach, bo ja tego też doświadczyłem, kiedy jest mnóstwo zaniedbań w polskiej służbie zdrowia, czy można liczyć na to, że tu wszystko będzie okej? Ja myślę, że jestem optymistką i wierzę, że będziemy normalnym europejskim krajem, gdzie mgła smoleńska nie przesłoni naprawdę interesu młodych par. Przecież my mamy 3 miliony niepłodnych osób w Polsce, młodych osób. To są osoby, które pragną mieć dziecka i tych dzieci nie ma. My nie mamy refundacji leków dostosowanych przy in vitro. Te leki są bardzo drogie, więc ja liczę na to, że w końcu mgłę smoleńską i te ciągłe gadanie zastąpimy realiami, które dotyczą naszych ludzi, dotyczą młodych Polaków i że urodzi nam się co najmniej 3 miliony młodych ludzi i niż demograficzny przestanie nas straszyć. I problemy emerytalne też. I problemy emerytalne też.